Kiedy urodzisz się w Mediolanie, wrażliwość na piękno masz we krwi. Dlatego zawsze, gdy odwiedzam nowe miasta, porównuję je do Mediolanu. Ile Mediolanu jest w Paryżu, ile w Berlinie, a ile w Poznaniu? Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy, Mediolanu w Poznaniu było bardzo mało. Na szczęście sytuacja się zmieniła. Wreszcie zrozumieliście, że rzeczy i miejsca nie muszą być jedynie praktyczne, ale i piękne. Prawdę mówiąc, zawsze mieliście tutaj wspaniałych ludzi i oczywiście wasza poznańska porządność. Moi znajomi nazywają mnie przewodnikiem po Mediolanie w Poznaniu i jest w tym coś z prawdy, bo kiedy jesteś tu gościem, potrafisz dostrzec zmiany, których mieszkańcy już nie zauważają. Wydaje mi się, że widziałeś już gdzieś tę ławkę. A było to w Międzynarodowym Salonie Meblowym w Mediolanie. Robi się tu naprawdę pięknie, a będzie jeszcze lepiej, bo uczycie się piękna i widać, że to jest wasza przyszłość. Zmieniamy Wielkopolskę. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.